Państwo drodzy, umawialiśmy się, że siądziemy, teraz podyskutujemy. Druk numer 412 w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa w sprawie remontu chodników w ramach programu remontu dedykowanych. Wszyscy Państwo macie ten dokument? Paragraf pierwszy, występuje się z wnioskiem do prezydenta. Zresztą poprosiłbym wnioskodawcę tutaj, pana Łukasza, żeby przedstawił Państwu. Państwo drodzy, chciałbym tutaj na początku zgłosić dwie poprawki. Wniosek stanowi załącznik w paragrafie pierwszym literówki. Tak samo Barei w uzasadnieniu. Jest Berei, a mówić Barei. Zapoznaliśmy się. Nie będę go czytał, zdajemy się prostu, próbować, szukać. Państwo drodzy, bardzo bym prosił, dajcie możliwość wypowiedzi, tylko żeby pan zapytać. Panie Stanisławie, cichutko. Przyznam się szczerze, zastanawiam się, czy nie wycofać tego wniosku, biorąc pod uwagę to, co się dzisiaj działo. Jestem mocno wykorzystowany poziomem dzisiejszej dyskusji i wnioskami o zamknięcie przed możliwością wypowiedzenia się. Zastanawiam się bardzo długo, czy tego wniosku nie po prostu nie wycofać. Z drugiej strony myślę jednak, że mieszkańcy Kaszyni zasługują na to, żeby chodzić po różnych chodnikach. Jest to pomysł, czy to jest pomysł dobry, czy to jest pomysł zły. Myślę, że warto spróbować. I taką ostateczną decyzję będzie podejmowała Rada Miasta Krakowa w tej sprawie. Będzie podejmował ZIKI. My tylko sugerujemy pewne rozwiązanie. Uważam, że gdyby może być wyremontowania 1000, 2 czy 3 tysięcy metrów, które każdy chodniki zacznie zrobić, to warto spróbować. A kto z tym będzie, to już się mądrzejsi od nas. Myślę, że jednak warto by spróbować zainteresować ZIKI właśnie takim pomysłem. No. Myślę, że wiem, że miasto będzie budowało razem przy stanu za bardzo duże pieniądze. Są to pieniądze na kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo już rozmawiałem z jedną osobą, która będzie zainteresowana czymś takim. Oczywiście nie mówimy o cenie. Skoro miasto samo odstępuje z taką propozycją, żeby nie podwyższać po prostu cen biletów, jakoś to zrekompensować, to czemu wyjął do czegoś może niekonwencjonalnego? Coś, co może się okazać niewykonalne, też powiedzmy sobie szczerze. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że Rada Miasta Krakowa ostatnio zmieniła plac centralny na plac centralny imienia Renolda Rygana, dlaczego nie robić plac Barei imienia na przykład firmy Brubet, czy jakikolwiek innej firmy centralnej prawie. Dziękuję. Tutaj mam jeszcze do tych uwag, Łukasz, tak, w paragrafie pierwszym tam... Wniosek, jest literówka, wniosek. I tak samo literówka w prawie Barei, kogoś Barei, wniosek. I druga część Barei, proszę bardzo, otwieram dyskusję. I tak, pierwszy pan radny Kasikowski, jest pan radny Rafał Miś, pan Mateusz Roś, pan Paweł Gierka. Proszę bardzo. Rzeczywistość absurdalna z filmów Barei właśnie się stała faktem, zmaterializowała się w postaci tego projektu uchwały. Znaczy ja się bardzo cieszę, że mieszkańcy Prądnika będą mieszkać, czy będą przychodzić do Ronda Barei, a może już nie Ronda Barei, tylko Ronda Zielonego Drobca, Żółtej Kaczuszki, a może Białej Pończoszki, bo nie wiadomo jaki sponsor zaproponuje nazwę dla tego ronda. Dla mnie jest to absurd, to tak naprawdę jest niepoważne traktowanie naszego miasta, tego typu inicjatywy mieszkańców, ponieważ to tak naprawdę może de facto obraża ludzi, którzy codziennie żyją w tym rejonie, w tym rejonie tego ronda, korzystając z komunikacji, z przystanków i z całej tej infrastruktury, będą musieli się z jakąś pewnie głupią, idiotyczną nazwą tego ronda spotykać. Po drugie, no, sytuacja finansowa miasta nie jest dalej taka tragiczna, musimy sprzedawać szlachetne nazwy. Ja przypominam też dwie kadencje temu tutaj wspólnie między innymi z panią Daną Pazurkiewicz i z Pawłem Zbrażem walczyliśmy o to, aby temu rządu tą nazwę Stanisława Barei nadać. W związku z tym dzisiaj zmiana jakaś zakamuflowana tej nazwy, bo do tego też ta uchwała się sprowadza, że ona ma po prostu zmienić. Potrzeba kupić sobie nazwę, czy będzie ta zielony drobczyk, ta kaczuszka, biała pończoszka, czy tam czerwona latarnia, cokolwiek. No na przykład też może sobie zażyczyć taką nazwę jak też firma. W związku z czym to tak naprawdę jest po prostu wielką pomyłką i tak naprawdę kpieniem sobie
kpieniem sobie zrobionym na uciechę medialną z mieszkańców tego rejonu. Tak jak mówiłem, wyremontowanie minimum 1000 metrów kwadratowych. A jeżeli ktoś się znajdzie i powie, że wyremontuje akurat za 2 metry kwadratowe, też to mamy sprzedać, to jest bez sensu. Problemem dla dzielnicy jest to, że my nie możemy pieniędzy, które są w naszej gestii, prawidłowo wydatkować na remonty. I może zamiast przygotowywać uchwały tego typu, skupmy się na tym, aby te środki, które są w naszej gestii, dobrze wydawać. Teraz chwała to nie robi, że te uchwały przygotowały, które pewne rzeczy prostują i dają szansę na to, że ten budżet nie skończy się tak, jak zaczęliśmy ponad 7 miliona złotych, bo nie mieliśmy tych środków wydać. Mam nadzieję, że teraz do tego nie dojdzie. To jest główne nasze zadanie, aby te pieniądze, które są w naszej gestii, dobrze wydatkować, a nie szukać myszającymi nas pomysłami jakichś fikcyjnych pieniędzy, które jak te mityczne gruszki na wierzbie nam nie wyrosną. Co do projektu, oczywiście to dzieło ma wady formalne, w ogóle dziwnie się zostało dopuszczone do pani do procedowania, ponieważ zgodnie z statutem uchwała musi mieć uzasadnienie. Część merytoryczna uchwała nie powinna być zawarta w załączniku. Nie jest to uchwała, którą powinniśmy w ogóle dzisiaj procedować z uwagi na sprawy formalne. Tyle mówię. To szczerze. Będę głosował przeciw. Co bym tym miał mocno odpowiedzieć? Proszę, chciałbym to odpowiedzieć. Ja myślę, że największą chwilą dla mieszkańców dzielnicy Gminy jest to, że chodzą po ozierami kornikach, na którym sobie łamią nogi. To jest gmina. A czy to będzie się nazywało Rondo Baleń, czy to będzie się nazywało Rondo Zielonej Budki, to myślę, że jest to już sprawa drugorzędna. Sponsor może sobie zażądać każdej nazwy, ale i tak ostatecznie będzie o tym decydował miasto, czyli ZIGIT. To nie jest tak, że ZIGIT musi przyjąć jakąkolwiek nazwę. Będzie to kwestią różnych negocjacji. Jeżeli to będzie jakaś nazwa nieubaczająca, jakaś ładna, zamiast za to możemy wyremontować kilka tysięcy chodników, to ja myślę, że mieszkańcy nie będą mieli niczego się na temu. Co do tej kwestii gminy, to ja chciałbym radę przypomnieć, że jest wiele rzeczy, które rady nawet sam pił, a które by się okazały rzeczywistością. Przypadkiem jest na przykład chodnik, który był podstawą programu remontu terytorialnego. Z tego co czytałem, jest już spora grupa ludzi, którzy to jest w tym miejscu, chce zrobić. Więc ja bym tutaj był ostrożny z osobą gminą. Dla mnie największą gminą jest to, jak wyglądają chodniki w naszej gminy. Co do planów formalnych, jest to kwestia oczywiście do naprawienia autopoprawki. Jeżeli są jakieś, proszę mnie wskazać, to je zaraz poprawię. Uzasadnienie można łatwo zrobić. Więc ja uważam, że ta cała uchwała ma sens. Jeżeli powiem szczerze, nawet gdyby to było te 1000 metrów, a przecież będzie znacznie więcej, to warto by jest bardzo dużo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Drodzy Państwo, ja po pierwsze jako mniej protestuję przeciwko dotykaniu i zmianianiu nazwy tego rada, bo mam osobisty sentyment, ale tak mówiąc poważnie. Stawka za wykonanie remontu metra kwadratowego chodnika jest od 180 do 220 zł. Jeżeli mówimy tutaj o wyremontowaniu minimum 1000 metrów kwadratowych, to mówimy o kwocie średnio 200 tysięcy zł. Mam nieodparte wrażenie, że od 12 lat jestem chyba jedynym radnym, który jest czynnie związany z branżą budowlaną. I kryzys finansów publicznych jest, drodzy Państwo, niczym w porównaniu z kryzysem firm budowlanych, kryzysem na rynku budowlanym. Ja bym nawet używał słowa kryza, bo ono już zostało użyte, ale oczekiwanie, czy myślenie o tym, że jakakolwiek firma budowlana, czy firma produkcyjna nawet, bo tu padało słowa o firmie typu grupy, że wyda 200 tysięcy po to, żeby mieć nazwę ROKA, no to po prostu wskazuje na kompletny brak świadomości i zapaść w branży budowlanej. Dlatego trzeba przeciwko zgadzać się z argumentacją na argumentu Kronika Jaśkowca, ale też proszę Państwa, żebyście odrzucili ten projekt jako kompletnie nierealny, choćby ze względu po prostu finansowy i realna branży budowlanej. Jest rano w Polsce już na Wośnie. Ale okej. Okay. Jest w ten sposób. Ale potem dla mnie to przyjdzie. Pani Jelka. Ja bym, proszę Państwa, ze względu sentymentalny. No tak, rondo to, które powstało w naszej, że tak powiem, może nie długo wiecznej, bo to byłoby zbyt górnolotne nazwanie tego faktu, ale no, wpisało się już w pewną tradycję, w ten krajobraz. My jesteśmy w większości.
większość osób jest przyzwyczajonych, że to jest, pomimo tego, że formalnie to nie jest rondo, bo nie spełnia, prawda, tych kryteriów. Natomiast się wcisało i dlatego, proszę Państwa, dużo osób przyzwyczaiło się, że funkcjonuje ta nazwa. Jest to też podawana na, jeżeli chodzi o orientację terenu. No i z tego względu, jak tutaj kolega Dominik Jeczko jest powiedział, że no, było to zaakcentowanie pewnego wówczas takiego ironicznego spojrzenia na ten świat, a chyba nikt inny jak właśnie Bareja nie przyczynił się do tego. Więc myślę, że zostawmy spokojem Bareję, jeżeli już ma być jakieś rondo, powiedzmy nazwane i zmieniane, to może ja bym głosować, no to myślę, że można wtedy. Czy ktoś jeszcze tu panie nie chciałby zabrać głos? Jeszcze zgłaszam. Tak? Czy ktoś jeszcze będzie? Za blisko siedzi. Tak? Mamy jakieś listę głosów poza Mateuszem, później wysłuchuje się Łukasz i przyjdzie do głosowania. Ale także proszę, bardzo mocno się odbiło w świadomym ludzi. Wystarczy przejechać się, że autobusami wyjeżdżą na ten, jak ja bym wyzwał, się na to, gdzie są na rondzie dalej. Nie mają wątpliwości, że to też tak nazywa. To nie jest nazwa, która jest marka. To jest nazwa, która występuje w życiu ludzi, którzy się często posługują. Ja rozumiem tutaj zapis Łukasza i no, jest podłożenie kreatywności, natomiast no, tego słownia, jakie mam grupę, co można postawić bez zmiany nazwy rondo. To nie jest problem, żeby firmy sobie budowały ławki, żeby fundowały drzewa, żeby stawiały budynki. Poza to też rady miasta ludzi nagradzali. Te sprawy znaleźli na porządku sponsora. Myślę, że tutaj Łukaszu, gdybyś dla nas takiego sponsora, który budował basen, to myślę, że tutaj łatwo byłoby rozmawiać, że to basen imienia tego sponsora, tej firmy czy tego prezesa. To myślę, że to jest do przeżycia. Tylko Państwu przypomnę, że od 2005 roku w Radzie Miasta jest coś, co się nazywa moratorium, które to zakłada to brak zgody na zmianę dotychczas zostawiających nas ulic, inne obiekty w inżynierii, to są także aleje, mosty, to są wiadukty, to są sfery, to są osiedla. No, myślę, że ta prawie uchwały ma ten brak formalny. No, poza tym jest jeszcze jedna rzecz, że to się uwagi, mianowicie nie wiem, czy to no, tak później może dobrze przedzieliłem, 10 metrów kwadratowych przez 25 lat, to takie są tutaj liczby, które padają w trakcie uchwały. Wychodzi mi, że na 40 metrów kwadratowych chodnika rocznie to może zostać dowolną nazwę. No, cenię się po prostu wyżej. Tak. Także ja też będę musiał się tej uchwały. Łukasz, widzę dwa sprzeczne stanowiska. Rafał mówi, że to jest za dużo i żadne firmy nie będzie na to stać, to Mateusz twierdzi, że to jest za mało, powinniśmy wystąpić o wyższą cenę. Jest już rondo w Polsce, mianowicie rondo w Jaworznie, gdzie zostało sprzedane za 50 tysięcy złotych za jeden rok i te pieniądze poszły na Wielką Gwiazdę Świątecznej Pomocy. Po roku nazwa wróciła tam do starego nazwy ronda i co roku jest to rondo sprzedawane za takie właśnie kwoty. Tam to się tak uważają za całkiem normalne. Ale w takiej sytuacji ja proponuję, żeby zgłaszał tę poprawkę, żeby zostawić to rondo Barre i dodać nowe ronda. Jeżeli na terenie trzeciej dzielnicy powstanie jakieś nowe ronda, zostają co pewien czas. Ja sam powinien w tym momencie projekt uchwały. Tak. Dobra, ja wycofuję. Nie, nie będzie właśnie. Ja to mówię. Uważam, że to jest dobry pomysł, że stąd można nawet trochę kodników wyrażać. Ja mogę podpowiedzieć dwa ronda, to jest opatanie dzielnicy trzeciej, jak to bardzo bliski, prawda? U nas dzielnicy jest jakieś osoby. Dobra, wycofuję projekt uchwały. Dobra, dziękuję bardzo. Państwo drodzy, komisja, znaczy zamknęliśmy procedowanie tej projektu uchwał. Czy są jakieś uwagi do Państwa drodzy, do protokołu z ostatniej sesji? Nie ma. Dziękuję bardzo. Wolne wnioski.